Witam 10 stycznia 2023 roku we wtorek. Cieszę się, że możemy się spotkać, jako że to moje pierwsze rozważanie dla codziennika w tym roku. Chcę za pośrednictwem właśnie tego medium złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, Bożej opieki w realizacji zadań i celów, które sobie wyznaczyliście. Ale doskonale wiemy, bo mamy już takie doświadczenia, że nie tylko my wyznaczamy sobie cele, czasami czyni ktoś inny to za nas, ale zdarza się też, że Pan Bóg wyznacza nam pewne zadanie. I tak jest w dzisiejszym naszym tekście biblijnym w drugiej Księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, w 11 i 12 wersecie czytamy takie słowa. Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I odpowiedział, będę z tobą. Moi drodzy, doskonale znamy tę historię. Za mną mapa hipotetycznych tras, podróży, ucieczki Izraelitów z ziemi egipskiej do ziemi wolności, do ziemi obiecanej. A nasza dzisiejsza historia ma miejsce pod górą Horeb, gdzie Mojżesz wypasa owce swojego teścia, kapłana Midianitów Jetry. Staje przed nim Bóg i wyznacza mu zupełnie nowe zadanie dla jego życia. Najważniejsze z zadań, jakie Mojżesz w swoim życiu otrzymał. Mówi, idź do Faraona i powiedz, aby ten wypuścił z niewoli mój lud, aby mógł wrócić ten lud do ziemi, którą im obiecałem, którą dla nich przygotowałem. No i pierwsze naturalne zupełnie zachowanie Mojżesza, który zresztą, jak wiemy, cierpiał na wadę wymowy. Mojżesz broni się i znajduje wymówkę. Mówi, kimże jestem? Kimże jestem, aby pójść do władcy Egiptu, do najważniejszej osoby w tamtym państwie i dać taką propozycję, która na pewno nie spotka się z jego akceptacją. Mojżesz wylewa z siebie potok słów, a Pan Bóg odpowiada mu, będę z tobą. My czasami, może stając przed różnymi zadaniami, zadajemy sobie bardzo podobne pytania, jakie zadawał sobie Mojżesz. I może nawet je głośno wypowiadamy, kimże jestem, aby wykonać to zadanie, kimże jestem, aby pójść do tych osób, albo do nich przemówić, albo w jakiś sposób wymóc pewne decyzje. Pan Bóg zapewnia nas, jeśli tylko to, co usłyszeliśmy, wizję zadania, które mamy wykonać, pochodzi od Niego, to On będzie z nami. A jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Bóg chce pobłogosławić zadanie, które nam daje. Bóg chce nas wszystkich przeprowadzić, może czasami bardzo długą, mozolną, trudną i niewdzięczną drogą do celu, który On założył. Może nie tylko dla nas, ale może dla społeczności całego Kościoła, dla społeczności Twojej parafii albo społeczności Twojej rodziny. I może Ty tylko dojdziesz, tak jak Mojżesz, do pewnej granicy, do miejsca, z którego będziesz mógł oglądać już to, co zostało Ci obiecane, a nie wejdziesz w to miejsce, ale będziesz mógł mieć satysfakcję, że wypełniłeś jedno z najważniejszych zadań, które Bóg Ci powierzył. Czasami pracujemy pokoleniami, w sztafecie pokoleń na pewien sukces. I to nie musi być absolutnie sukces materialny i tego sukcesu wcale w tej chwili nie mam na myśli, ale myślę o sukcesie duchowym. O tym, co Bóg nam powierzył, abyśmy sprawowali, przenieśli i przeżyli jako wypełnienie. Moi drodzy, jeśli dziś staniecie przed jakimkolwiek zadaniem, do którego Bóg was pośle, nie szukajcie wymówek, nie mówcie, albo jestem za młody, albo jestem już za stary, albo jestem za słaby, albo jestem niewykształcony, ale posłuchajcie głosu Boga, który mówi, będę z tobą. Życzę wam dzisiaj Bożej obecności, pewności tego, że Bóg w każdym zadaniu i w każdej misji będzie z wami. Niech Pan Bóg pobłogosławi, strzeże, prowadzi. Amen.